tutaj dużo więcej możliwości, mam wrażenie, że dla solo linera Akademii Hatiego. Obie kompozycje w tym momencie zalokowane i nie będę ukrywał, to z lewej strony po prostu bardziej mi się podoba. Tak, teleportacji w tym momencie daje żywe znaki, to prawda, bez tego ghosta najprawdopodobniej byłby martwy, ale bez teleportacji zmuszony do łapania ponad całej fali minionów tutaj. Dziuba się nieco zapędził, Dziuba się nie spodziewał, że Sejuani może czekać w krzaku. Jest pierwsza krew dla Gaucho, jest również druga eliminacja. I jest fajny, natomiast nie jesteś w stanie zutylizować tych obrażeń, do tego przejdziemy za moment. Bartek Tarapasak po raz kolejny, on z tego nie wyjdzie. Tak, nie wyjdzie z tego. Spróbuję jeszcze Lewus jakoś obrócić, ale pojawia się w okolicy Hadotę. Już Walkiria zagrana do przodu, już szukają Dziuby. Flash bardzo ciekawy od Slopa wydaje. Kafejka z międzyczasie. Ale Maciek, ale perfidny Maciek w krzakach, no nie. Tak nie bawimy, pobite gary, tak nie wolno. Chociaż Gaucho może jeszcze to jakoś spróbować obrócić. Nie, nie, ale... Oj. Huron nie wie, jest on the hunt, Spell Shield nie zostanie użyty odpowiednio, jest za to Erka od Zileana i bardzo szybko sprokowana i nie, czy to nie jest szansa na to, żeby domino komputer obróciło, jednak dużo autoataków teraz o to Cafe Kasa, dużo obrażeń, Huron jeszcze stara się obracać, jeszcze stara się strzelać, dobra, znowu bomba trafiona, druga również musi być wyfleszowana od Cafe Kasa, dobrze sobie radzi domino komputer, flash na przodu, nie wiem czy nie jest tak wytępny, kapitalny Spell Shield jest na jedno ku od Cafe Kasa i koniec końców wyjdzie jeden za jeden, a który ma zabójstwo, ma cały czas tą przewagę, nie ma flesza dla Bartka, jest Ragnarok odpalony i tak po prostu go chyba może sobie zrandoutować, Gaucho. Tak, tak tak. To może za moment. Tak, za moment, zobaczmy, bo nie ma summoner spelli dla Hura dostępnego, nie trafiony jednak ten Grand Entrance, no i teraz domino komputer, spróbują obrócić tą całą sytuację, Slop cały czas wyczekuje. Cały czas szuka tego wejścia. Oj, teraz kapitalny. Deck Weakness, trzy osoby. Jeszcze lepszy Scatter the Weak, to już jest jedno zabójstwo. Jeszcze czekają na Hurona, aż skończy się Erko Zileana na nim. W tym momencie właśnie tak się też dzieje. Spróbują obrócić gracze domino komputer. Jednego trade killa sobie wezmą. Ale pytanie, czy tak dobrze potrafią się bronić, jak dobrze potrafią atakować? No tutaj chyba nawet flop nie był potrzebny. Tester szczęśliwie i bez żadnego problemu zgarnęli jedną strukturę na topie, druga również nie będzie problemem w momencie, w którym Bartek to ja zaliczy glebę. Toki Gaucho bez teleportacji. To jest dobra próba, nie ma paczek, nie ma teleportacji od Gaucho, zmuszają go do przyjścia, ale nie chcą na razie ryzykować gracza Academy Hatiego, nie chcą 50-50, ale chcą zmuszać przeciwników do tego, by proaktywnie przemieszczali się po mapie, chcą szukać jakichś przewag. Dobre teraz ogłuszenie na Hurona. Oj, ten spelsik nie był najlepszy, Erka Zilana musi jakoś uratować i tak też nie stanie, zobaczmy, bo jest Gaucho 4v5, tak jak mówisz, nie ma Hadotę, ale wciąż domino komputer jakoś sobie radzi w tej walce drużynowej. Kapitalny Scatter the Weak, to będzie jedno, drugie i trzecie zabójstwo i jednak brat Hadotę był kluczowy, chociaż Hadotę spróbuje teraz sam obrócić tą sytuację ze Slopem. 2v4, jeszcze agresywny wejść do przodu od Cafe Kasa, będzie trafiony Root, będzie chyba martwy Hadotę? Nie, no i teraz jak sobie poradzi pod wieżą? Nie poradzi sobie, bo to będą dwa zabójstwa za Bartko, to ja. Wszystkim pozycji, tak? Flash to jedna sprawa, ale Huron po raz kolejny gubi pozycję w walce drużynowej. Tak, bardzo pewnie czego się nie przyzwyczailiśmy też. Tak, ale bardzo pewnie się czuje Huron, biorąc pod uwagę swojego spell shielda on the hunt i przyspieszenie od Zilana. Zobaczmy, Slopy, trafiony jest ten Glacial Prison właśnie w Cafe Kasa. Poufny próbuje engage'ować, próbuje się ratować, ale będzie martwy. Herod jakiś cudem przeżyje. No i Reci teraz do przodu, oni się nie zatrzymują, nie będą się cofać gracze domino komputer. Rogłuszony również Dziuba, odpalony Curtain Call, próbuje kogoś wystajpić tutaj Cafe Kas, nie uda mu się. Koniec końców, jeden za jeden, z czego top laner drużyny domino został wyłączony, więc wciąż Akademia Hatiego może być zadowolona. Patrzę na ultimate, jakie są dostępne, wciąż ten poke jest silny od Bartka, to ja, czy od Lewusa, czy nawet od Cafe Kasa. Huron, ależ agresywnie do przodu leci, znowu musi się pozbawić swojego błysku. Teraz zobaczę Slopa, Slop. Jest reset na smoku, próbują wyczekać go, próbują zmusić do ucieczki. No nie wiem. Oj, trochę za wcześnie. Ale nie było wyjścia, jakby czekał dłużej, mogłoby to wyglądać tylko i wyłącznie gorzej. Oni nie powinni dawać się wciągać w te gierki od Akademii Hatiego, a oni teraz sami prowadzą swoją grę. Bardzo ładne odbicie od Bartka, to jak Hadotę już troszkę punktów zdrowia stracił. Lewus z dobrym stopwatchem, ale teraz w najlepszej pozycji musi flashować, musi użyć Scatter the Weak. Huron jeszcze strzela, ale nie ma już Heroda, nie ma już również Gaucha. Curtain Call teraz odpalany, Slop w tarapatach, Hadotę próbuje uciekać. Huron między młotem a kowadłem, Slop jakiś tutaj przeżyje, ale przychodzi Lewus, fenomenalny. Scatter the Weak i... Nie wiem, czy ta pozycja jest za dobra. Ajoj. Slop może być poważny w tarapatach. Wszyscy w okolicy. Jest już The Quick Death odpalone, ale Slop dosyć duży tenacity, ale to będzie za mało, bo każda absolutnie umiejętność trafiona przez Akademię Hatiego 2. Jeszcze Curtain Call odpalony. Huron musi się ratować on the hunt i bez dżunglera wydaje mi się, że to jest niemożliwe, by Dominic Komputer mogło powalczyć o tego Eldera.
I tak jak mówiłeś, te rakietki od Korkiego nie biją za dużo, bo my tylko nie patrzymy na przedmioty od Akademii Hatiego, ale przede wszystkim na tą duszę górską. Hej, Hadotę. Chcesz popałkować? Super, kasujemy cię, zanim będziesz w stanie zrobić cokolwiek. A powiem więcej, gdyby tutaj był dostępny Elder Dragon, to Lewus nawet nie potrzebowałby pomocy swojego solo lanera. To wygląda teraz jak domino komputer w opłakanym stanie na rifcie. Ciężko jest szukać pozytywów, ciężko jest patrzeć na przedmioty, czy na poziomy poszczególnych postaci. One po prostu nie są wystarczające i pyk. Tak. Nie wiem, czy trzeba coś dodać w tym momencie. Nie, absolutnie nie. Poufny jeszcze stara się dalej szukać kolejnych eliminacji. On trochę styluje na rywali. Tutaj taki ignite do połku, tutaj takie zonowanie 1-3. Fisangowy ignite, tak dla BM-u. Ale no co, no Akademia Hatiego teraz spokojnie sobie dąży pod pierwszą wieżę nexusową. Poufny stara się jeszcze użyć dobrego Grand Entrance. Nie trafia nikogo, ale to nie będzie miało żadnego absolutnie znaczenia. Akademia Hatiego, o którą mówiliśmy, że czas tyka nad ich głowami, ta kompozycja jest ograniczona, niczym się nie będą przejmowali, bo Lewus i Bartek to ja doprowadzą swój zespół do zwycięstwa w tym